PiS Anka wydała ponad 300 tysięcy złotych na kampanię. Czy Anna Zalewska jest babcią, czy tylko macochą dla nieślubnej córki swojego męża? A może Zalewska kradła ciuchy z kontenerów PCK, no chyba, że tylko przymykała oczy na ten proceder? Jak myślicie, ile wydała pani Zalewska na zmianę swoich zębów z takich na takie? Bo chodzą plotki, że 40 koła. I w końcu, jak to się stało, że ja osobiście mogę powiedzieć, iż Anna Zalewska była najlepszym ministrem edukacji za czasów? Mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim subiektywnym vlogu politycznym porozmawiamy o mojej krajance, kiedyś nawet sąsiadce, Annie Zalewskiej. Chcesz zobaczyć cały materiał i dowiedzieć się całą spiskową teorię na temat pani Zalewskiej? Zapraszam cię już teraz na mój kanał na YouTubie. Link znajdziesz w opisie filmu albo w moim bio. Dzięki i do zobaczenia tam.